Dnia 6 listopada Stowarzyszenie Koliber zorganizowało sztafetę Ojców Niepodległości. Jej celem było upamiętnienie wszystkich Polaków, którzy na przestrzeni wieków walczyli o niepodległość naszego kraju. Tego dnia uczestnicy biegu pokonywali wcześniej wyznaczone odcinki trasy oraz w ustalonych miejscach przekazywali sobie biało-czerwoną flagę, symbol naszej wolności. Podsumowaniem biegu był wieczór patriotyczny, który odbył się w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Szczypiornie, niedaleko Kalisza. Podczas spotkania organizatorzy oraz uczestnicy sztafety otrzymali podziękowania od rektora tejże szkoły, komendanta Marcina Strzelca, redaktora Latarnika Kaliskiego Macieja Antczaka oraz głównego organizatora Oskara Kuczery. Członkowie Stowarzyszenia Koliber Kalisz, wśród nich uczniowie Technikum im. Świętego Józefa w Kaliszu, Robert Gajor, Aleksandra Mrozińska i Jakub Michalski przybliżyli obecnym sylwetki polskich ojców niepodległości. Adama Asnyka, działacza patriotycznego, który w czasie powstania styczniowego był członkiem rządu narodowego. Stanisława Wojciechowskiego, drugiego prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej. Alojzego Prospera Biernackiego, ministra skarbu rządu narodowego Królestwa Polskiego w czasie powstania listopadowego. Nad oprawą artystyczno-muzyczną wieczoru patriotycznego czuwał chór imienia Świętego Józefa z Przygodzic.